Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Opolskiego nadaje Złoty Medal Zasługi dla Pożarnictwa dla Podstawa Gerard, syn Jana. Rugała Henryk, syn Huberta. Kołodziej Franciszek, syn Pawła. Pododdziały Baczność, odznaczeni przed front szyku marsz! Na dzisiejszej uroczystości odznaczenia będzie wręczał druh Sylwester Lewicki, prezes Zarządu Miejsko-Gminnego w Oleśnie w asyście komendanta gminnego. Druhowie strażacy otrzymują Złoty Medal Zasługi dla Pożarnictwa. Jest to jedno z wyższych odznaczeń resortowych nadawane przez Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej w Opolu. Przy wręczaniu chciałbym również nadmienić, że 2 lata temu na obchodach Wojewódzkiego Dnia Strażaka druh naczelnik Herbert Mrugała otrzymał wysokie odznaczenie nadawane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji brązową oznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Gratulujemy. Prosimy orkiestrę o zagranie. Oznaczeni do szyku stąp. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Opolskiego nadaje Srebrny Medal Zasługi dla Pożarnictwa dla Matysiok Piotr, syn Pawła. Oznaczony przed front szyku marsz. I również prosimy pana burmistrza o dokonanie aktu oznaczenia. Oznaczony do szyku wstąp. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Oleśnie nadaje odznakę strażak wzorowy dla Marcin Mrugała, Rafał Wiechoczek, Józef Skowronek, Markus Niestrój, Martin Lubojański, Krystian Lesz. Pododdziały Baczność, odznaczeni przed front szyku marsz! Oznaka wzorowy strażak jest to pierwsza oznaka
można powiedzieć, wyróżnienie, które strażak otrzymuje. Bardzo. Oznaczenie do szyku. Wstąp. Prosiłbym w tej chwili o zabranie głosu zaproszonych gości. Pierwszym głos zabierze jeszcze raz pan burmistrz Olesna Sylwester Lewicki. Szanowni zebrani, chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim odznaczonym. To jest odznaczenie dla całej jednostki. Dzisiaj jest nasze wspólne, ale przede wszystkim wasze święto. W związku z tym jeszcze raz wszystkim gratuluję. Gratuluję również tego samochodu, ale przy tej okazji chciałbym również serdecznie podziękować za wasze zaangażowanie w tematy związane z organizacją przeróżnych uroczystości, świąt, które są organizowane na terenie naszej gminy. Także tutaj OSP Łomnica bardzo się włączało w te uroczystości. Za to wam serdecznie dziękuję, począwszy od zeszłorocznych obchodów kończących 8 wieków naszego miasta i koronacji obrazu Matki Boskiej na Oleskim Rynku, ale również i w zawodach sportowych i innych, w których braliście aktywny udział. Za to wam serdecznie dziękuję i za to, że wspólnie tutaj z sąsiadami w zgodzie realizujemy nasze cele, a więc tutaj serdeczne podziękowanie również dla jednostki Sowczyc i z Kolonii Łomnickiej, a także myślę serdeczne podziękowania dla orkiestry Zborek Mały. Mieszana jest orkiestra. Tu widzę, że znajome twarze, także tu jest i Łomnicka, i Zborek, także za tą integrację również wam serdecznie dziękuję, bo to świadczy o tym, że wspólnymi siłami możemy wiele osiągnąć. Także zapraszając tutaj kolejne osoby do zabrania głosu, jeszcze raz wam życzę wszystkiego najlepszego z okazji świętego Floriana i z tej uroczystości, która nas tutaj wszystkich zebrała. Dziękuję bardzo.